Szanowni Państwo, witam Państwa po przerwie i serdecznie zapraszam na pierwszy panel naszej konferencji. Poruszymy w nim tematykę m.in. dostępu do informacji publicznej, procedury wyborczej, czy też Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Z tego miejsca serdecznie Państwa zapraszam do rozpoczęcia obrad. Nasz panel rozpoczniemy od prelekcji pana doktora Andrzeja Dzikowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który wygłosi prelekcję pod tytułem Prawo dostępu do informacji publicznej dotyczącej zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, wątpliwości etyczno-prawne. Zapraszam, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej konferencji. Tematem mojego wystąpienia są specyficzne, naprawdę specyficzne przypadki udostępniania informacji publicznej. Akcjologiczne wątpliwości, z tym związane przypadki specyficzne, bo mające za przedmiot informację publiczną o bardzo szczególnym charakterze. Charakterze zwierząt wykorzystywanych w doświadczalnictwie, w edukacji weterynaryjnej, w dydaktyce, co samo w sobie jest już kwestią dyskusyjną od strony etycznej. Od strony prawnej, co budzi liczne wątpliwości, spory, a nawet wręcz głosy protestu i oburzenia w debacie publicznej. O, coś mi proszę przełączyć. Dobrze. Prawo dostępu do informacji publicznej, o którym mowa już była na tej sali i które będzie przedmiotem jeszcze dalszych wystąpień, jest w polskim systemie prawnym politycznym prawem każdego obywatela, ale jednocześnie publicznym prawem podmiotowym. Myślę, że dla Państwa nie jest tajemnicą, co to oznacza, a więc wniosek implikuje skorelowaną z nim konieczność udostępnienia informacji o charakterze publicznym przez organ, więc tę niejako automatyczną konieczność, którą organ władzy jest związany. Chciałbym podkreślić w tym miejscu, że oczywiście udostępnienie ma być nie tylko niezwłoczne i pełne, ale i skuteczne. Zarówno Konstytucja w artykule 61 ustęp 3, jak i ustawa o dostępie informacji publicznej w artykułach 3, 5 ograniczają to prawo obywatelskie. Enumeratywnie wyliczają wyjątki od konstytucyjnej reguły jawności. Jednak wyjątki te, nie zapominajmy o tym, ani w teorii, w dogmatyce prawa, ani w praktycznej realizacji tych wyjątków nie mogą naruszać istoty konstytucyjnego uprawnienia. Proszę następnie. Zawarcie przedmiotowego prawa w Konstytucji, w ustawie jest umotywowane na kilka sposobów. Przyświecało mu kilka założeń aksjologicznych. I biorąc pod uwagę tematykę mojego wystąpienia, chciałbym zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na rolę stymulacyjną, aktywizacyjną tego prawa w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego. I w przeciwieństwie do większości doktryny i orzecznictwa administracyjnego, w których podkreśla się inne rationes legis, to tematyka zwierząt laboratoryjnych i dydaktycznych budzi bardzo duże społeczne zainteresowanie dostępem do informacji do nich właśnie ze względu na aktywizm społeczny. Są to istotne przykłady aktywności nie tylko obywateli, jako osób fizycznych, ale i różnych form zrzeszania się ich w organizacjach pożytku publicznego. Pozwolę sobie ominąć w tym miejscu bardziej szczegółowe przedstawianie mechanizmów procedury administracyjnej udostępniania informacji. Chciałbym zwrócić jedynie Państwa uwagę na to, na te dwie kwestie normatywne istotne dla dalszych rozważań, bardzo problematyczne, mimo tego, że mimo facie są one jasne i klarowne, a więc wyszczególnione tutaj przepisy. W przypadku informacji prostej, zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 ustawy o dostępie, mamy do czynienia wprost z wyraźnym zabronieniem przez ustawodawcę jakiegokolwiek wzywania wnioskodawcy do uzasadnienia swojego interesu, pobudek, celów mu przyświecających czy zamiarów towarzyszących złożeniu wniosku. A majori można powiedzieć, że zabrania to też organom i sądom jakiejkolwiek formy badania, analizowania
aksjologicznego czy jakiegokolwiek innego umotywowania wnioskodawcy i jego wniosku. Natomiast w przypadku informacji wymagającej przetworzenia, to już mamy sytuację inną, a więc wykazywanie kwalifikowanej, złożonej postaci interesu, który ma być kumulatywnie szczególnie istotny pod kątem społecznym, w tym etycznym, jako jeden z przejawów społeczeństwa obywatelskiego, ale też informacji o charakterze publicznym. I w praktyce przedmiotu rozważań przykładami wykazywanych, a przynajmniej wskazywanych celów i interesów są ochrona zwierząt doświadczalnych, ochrona zdrowia zwierząt, ochrona zdrowia publicznego, ochrona praw pacjenta, ochrona środowiska, troska należyte wydatkowanie środków publicznych, ale też eliminacja zwierząt z doświadczalnictwa. Jest to wartość częściowo akceptowana przez ustawodawcę polskiego zgodnie z regułą 3R, regułą replacement, reducement i refinement, czyli ograniczania ilości zwierząt, które są w procedurach wykorzystywane, zastępowania ich na przykład hodowlami komórkowymi. Innym z celów jest na przykład troska o poziom edukacji lekarsko-weterynaryjnej w naszym kraju, chociaż jest to cel stosunkowo rzadko wskazywany przez wnioskodawców. Natomiast patologią często obserwowaną jest wskazywanie po prostu, że statut stowarzyszenia, statut fundacji zawiera wśród statutowych celów działania ochronę zwierząt bez dalszych wyjaśnień. Więc zdecydowanie takie stanowisko wnioskodawcy nie można być uznane za wykazanie słusznego interesu w formie kwalifikowanej. Poproszę kolejny slajd. Ustawa oczywiście definiuje podmioty obowiązane do udostępnienia w sposób bardzo szeroki, funkcjonalny. Nie będę szczegółowo tych zagadnień omawiał, jedynie wskażę Państwu, że tutaj najczęstszym, najbardziej podstawowym organem władzy publicznej w analizowanym zakresie są lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach, do których kompetencji należy i etyczna, aksjologiczna, ale i naukowa oraz poniekąd prawna ocena wniosków oraz wyrażenie zgody w przedmiocie wykorzystywania zwierząt w procedurach, doświadczeniach badawczych, a także procedurach o charakterze edukacyjnym. Tematyka ustroju, praktycznego funkcjonowania, a raczej problemów z tym funkcjonowaniem związanych odnośnie LKE znacznie wykracza poza ramy mojego wystąpienia. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na to, jakiego rodzaju organem jest tak naprawdę lokalna komisja etyczna. Bo na pozór można by uznać LKE za organ administracji w znaczeniu funkcjonalnym. No przecież jest to specjalistyczne, naukowo-etyczne, kolegialne, multidyscyplinarne gremium. Co istotne, jest ono pozbawione jakiegokolwiek urzędu, aparatu administracyjnego, kadrowego. W praktyce na przykład jest to jedna umowa zlecenia sekretarką i umowy o pomoc prawną, pomoc księgową, zawierane na przykład z uczelnią wyższą, instytutem, w ramach którego najczęściej mieści się w sposób fizyczny siedziba LKE. Niemniej jednak, w mojej opinii nie powinno ulegać wątpliwości, że LKE jest organem administracji w znaczeniu materialnym. Tak, przecież wykonywa konkretne zadania przewidziane przez prawo, rozpatruje konkretne sprawy administracyjne, stosuje procedurę administracyjną, a więc spełnia definicję organu administracji działającego na podstawie i w oparciu o konkretne przepisy prawa. Poza lokalnymi komisjami, których jest w Polsce 18, można wskazać inne podmioty. Przede wszystkim ośrodki, tak? Czy to będzie jakiś dyrektor ośrodka, który może być na przykład rektorem, dyrektorem instytutu. Są też ośrodki, w których utrzymywane są zwierzęta laboratoryjne,
a nie są to uczelnie, instytuty. Mogą być przecież firmy farmaceutyczne, w których wydatkowane są w różnej formie środki publiczne, na przykład grantów badawczych, grantów aplikacyjnych, doktoratów aplikacyjnych, no oczywiście też badań statutowych w ramach edukacji uniwersyteckiej itd., itd. Poproszę kolejny. Natomiast wnioskodawcami w analizowanym zakresie są najczęściej, jak już wspomniałem, organizacje pożytku publicznego. Mogą być to stowarzyszenia, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, ochrona praw pacjenta, mogą to być fundacje, a mogą być to też osoby fizyczne. I bardzo często są to osoby w sposób prawny albo faktyczny powiązane z takimi stowarzyszeniami czy fundacjami. Można powiedzieć, że w tym małym światku wszyscy się znają. To oczywiście nie znaczy, że się lubią. I często pozostają te osoby w konfliktach osobistych, jeszcze częściej w konfliktach moralnych. Więc mamy konflikty dotyczące podstawowych pryncypiów etycznych. Dla wielu wnioskodawców wszelka działalność związana z doświadczalnictwem na zwierzętach uznawana jest za moralnie naganną. A więc wnioskodawcy ci za wszelką cenę dążą do jej ograniczenia, eliminacji w ogóle z porządku prawnego naszego kraju, czy też Unii Europejskiej. I organ oczywiście o tych informacjach wiedzy z urzędu nie posiada. Ale przecież osoba, która jest na przykład członkiem organu kolegialnego, takiego jak LKE, ma taką wiedzę w życiu prywatnym. I to po jej stronie też rodzi dysonans o charakterze etycznym. Niepokój, podejrzenia co do motywacji wnioskodawcy, a takie niepokoje często przeradzają się we frustrację. Poza wymienionymi domysłami mogą się też pojawić okoliczności znane już organowi, takie jak seryjność wniosku, wnioskowanie dostępu do informacji publicznej, a też bardzo często wnioski o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony, które są składane w każdym postępowaniu przed daną LKE. Każde postępowanie w sprawie zgody na doświadczenie przed daną LKE ci sami wnioskodawcy składają, te same wnioski, które różnią się tylko nazwą badań. Każdy wniosek na przykład danego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dotyczący użycia zwierząt podczas zajęć ze studentami, organizacja za każdym razem składa identyczny wniosek o dopuszczenie na prawach strony, a później, jeśli już to się odbędzie, to również o informację publiczną. Jakie są inne przykłady, proszę Państwa? Przesyłanie na przykład rozbudowanych wniosków drogą elektroniczną. W orzecznictwie administracyjnym wskazuje się na to, że takie maile często mogą trafić do spamu. Jest to jedno ryzyko. Ale z drugiej strony należy zauważyć, czego w orzecznictwie ja nie znalazłem, że to istotnie wpływa na faktyczne skrócenie terminów udostępniania, bo takie maile bardzo często są wysyłane na przykład o godzinie 23:55. Inne przykłady, proszę Państwa. Wszystkie komisje etyczne, wszystkie wydziały weterynaryjne, wszystkie instytuty badawcze, jakkolwiek związane, czy też wszyscy użytkownicy zawarci w rejestrze prowadzonym przez ministra, otrzymują identyczne wnioski o dostęp do informacji publicznej. Inny przykład. Składanie wniosków przez z jednej strony organizację społeczną, z drugiej przez jej jednego bądź kilku przedstawicieli. W sytuacji, gdy na przykład członek tej organizacji, prezes jakiejś fundacji, stowarzyszenia, jest jednocześnie członkiem danej komisji etycznej. I on się oczywiście wyłącza z posiedzenia, no ale już wiedzę o tym posiada i można powiedzieć, wynosi ją na zewnątrz. Także etyczną ocenę, myślę, że wszyscy będziemy zgodni, jaką należy wystawić. Kolejny wreszcie przykład to bardzo szeroko zakreślone pytania dotyczące przeglądu aktywności ośrodka użytkownika, czy przeglądu aktywności danej komisji etycznej, instytutu, uczelni na przestrzeni okresu sprawozdawczego 5, 10, 15 lat. Tak? Czy pamiętajmy o tym
krótkich terminach ustawowych. Proszę. Wszystkie te okoliczności budzą liczne wątpliwości etyczne i prawne. Więc czy prawdziwe zamiary wnioskodawców służą dobru publicznemu? Czy nie chodzi raczej o sparaliżowanie pracy organu, zwłaszcza takiego organu pozbawionego urzędu jak lokalna komisja etyczna? Więc suma summarum, czy nie zachodzi nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej? I tak jak już zostało wspomniane w jednym z wcześniejszych referatów, od kilku lat zauważalny jest w różnych działach administracji wzrost liczby wniosków o dostęp i wzrost liczby sporów sądowych z tym związanych. Zalążki myśli doktrynalnej zostały podjęte przez niektóre, podkreślam niektóre, wojewódzkie i naczelne sąd administracyjny. Więc można powiedzieć, że w ten sposób w oparciu o bardzo ogólne reguły prawne i aksjologiczne jurysprudencja zastosowała ogólną koncepcję nadużycia prawa do analizowanego publicznego prawa podmiotowego. Jako kryteria tej moralnej, aksjologicznej oceny o konsekwencjach normatywnych wskazuje się ochrona dobra publicznego, jawności i słuszności, a więc rationes legis i artykuł 61 Konstytucji i całej ustawy o dostępie do informacji, a także podstawowe reguły Rzeczpospolitej jako demokratycznego państwa prawnego. Proszę kolejny. Sądy administracyjne, oceniając etyczne motywacje wnioskodawców, słuszność ich interesów w sposób mniej lub bardziej pośredni, wskazują, że taka ocena wpływów jest społecznie i jurydycznie pożądana, gdyż pozwala ona określić, kiedy wnioskodawca nadużywa, czy może raczej powinniśmy powiedzieć, źle używa swoich konstytucyjnych uprawnień, a więc kiedy nie korzysta z ochrony prawnej, nie ma dostępu do danej informacji. I za sytuacje takie uznawane jest wnioskowanie celu czy też z pobudek, na przykład pieniactwa, konfliktów osobistych, paraliżowania pracy organów, co jest chyba w badanej problematyce najczęstsze, więc aby faktycznie udaremnić, uniemożliwić jakiekolwiek wykorzystanie zwierząt w doświadczalnictwie w zakresie właściwości miejscowej danej LKE, a także aby wykonywanie uprawnienia przez jednego wnioskodawcę nie utrudniało, nie uniemożliwiało wykorzystywania uprawnień przez inne wnioskodawcy. Więc mamy do czynienia z koncepcją interesującą poznawczo, potencjalnie istotną praktycznie z punktu widzenia tak sądów administracyjnych, jak i organów, która jednak rodzi liczne kontrowersje, zarówno co do jej słuszności, jak i co ważniejsze, do jej legalności. Proszę kolejny slajd. Dobrze. Zarzuty obejmują przede wszystkim brak bezpośredniej podstawy prawnej, pozaustawowe ograniczenie uprawnień obywatelskich. Więc to jest bardzo istotna kwestia w przypadkach nacechowanych etycznie, emocjonalnie, takich jak ochrona zwierząt, wykorzystywanych laboratoryjnie. Wskazuje się też na szereg formalnych, proceduralnych trudności. Nie można też mówić o zgodności w doktrynie czy ustaleniu jednej linii orzeczniczej. Proszę o kolejny slajd. Kurs ten jest tak naprawdę jednak elementem szerszego, światopoglądowego konfliktu. No jest tego, jakie są różne i jakie powinny być sposoby uprawiania prawa, jaka jest rola sędziów jurysprudencji legislacyjnej w kontrze na przykład do pozytywizmu prawniczego. Więc tego, co jest ważniejsze, czy to jest duch, czy litera prawa. Przeciwnicy wskazują, że ani sądy, ani tym bardziej organy nie mają kompetencji jakichkolwiek do etycznej, aksjologicznej oceny, motywacji wnioskodawcy, celów, któremu w rzeczywistości przyświecały. O ile możliwość takiej weryfikacji w odniesieniu do informacji przetworzonej dałoby się jeszcze uzasadnić w oparciu o przepisy prawa pozytywnego, ja pragnę przypomnieć, że w przypadku informacji prostej ustawodawca wprost taką możliwość wyklucza. Czy zatem faktyczne nadużywanie, na przykład przez paraliżowanie pracy, czy w cudzysłowie utrudnianie życia organu związanego z doświadczeniami na zwierzętach, a także czy cała teoria o nadużyciu są ograniczone tylko do przypadku przetwarzania informacji publicznej? To jest istotne pytanie.
Inny problem dotyczy następstw negatywnej oceny motywacji wnioskodawcy, konsekwencji praktycznych, a więc procedury, sposobu i formy zakończenia postępowania. W tych kwestiach zdecydowanie nie ma zgody i pojawiają się liczne próby udzielenia odpowiedzi. Nie ma zgody nie tylko wśród przeciwników, ale i zwolenników koncepcji nadużycia. Wskazuje się także na brak realnych możliwości uwzględnienia przy ocenie danego wniosku innych spraw powiązanych. Nawet jeśli założymy, że taka kompetencja istnieje, to czy faktycznie jesteśmy w stanie ocenić na przykład wcześniejsze wnioski tego samego wnioskodawcy, ale składane do innej lokalnej komisji. Wnioski członków danego stowarzyszenia w kontrze do wniosków samego stowarzyszenia, czy wreszcie uwzględnienia animozji życia prywatnego. Także mamy to wszystko wątpliwości i etyczne, i prawne. Ja nie chciałbym w tym miejscu rozstrzygać tej kwestii kategorycznie, tak? Chciałem tylko wskazać Państwu argumenty obu stron, które są doniosłe, ale też problemy, które za każdym z tych argumentów stoją. Myślę, że są one godne zapoznania się z nimi i poddania ich pod rozwagę nie tylko społeczną, prawną dyskusję, ale również mam nadzieję, że mój referat stanie się dla Państwa okazją do własnych rozważań. I dziękuję za uwagę. Również przepraszam, jeśli przekroczyłem czas. Proszę Państwa, my absolutnie z przykrością przerywamy. Chciałam wytłumaczyć Panią moderatorem na moją prośbę, a mianowicie, ponieważ chcemy Państwa wszystkich wysłuchać, a ramy czasowe, jak Państwo widzicie, są załamione dzisiaj. I obawiam się, że o 19 zamykają uczelnie w tygodniu. I moglibyśmy po prostu. Nie, proszę nie przepraszać. My mamy z naszej strony, jest przepraszam, ci na tak interesującego wystąpienia Państwu pilnować czasu, więc proszę nas zrozumieć, bo chcemy Państwu usłyszeć wszystkich. Natomiast bardzo przepraszam, Panie Doktorze, że gdzieś tam włączamy się z tego czasu, bo będziemy to robić wszystkich Państwa z bólem serca. Od razu uprzedzam. Bólem serca, bo mówię, ramy czasowe musimy ich wstrzymać. Tym bardziej, że wiemy wszystkie na pewno sobie bardzo ciekawe się są, nie sami wysłuchać. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za ciekawą prezentację. Następnym prelegentem jest pan magister Igor Anton z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który jednocześnie jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Wygłosi referat pod tytułem Skutki prawne przekazywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością. Dziękuję Kasiu, dziękuję Państwu za możliwość zabrania głosu. Temat mojej pracy to właśnie skutki prawne przekazywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością, co de facto w naszym systemie prawnym taka ścieżka nie istnieje ze względu na to, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zakłada takiego przekazywania wniosków do innego organu niż do którego taki wniosek trafił. Proszę o przemienienie slajdu. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej został określony w ustawie i organ, do którego taki wniosek został złożony, ma obowiązek odpowiedzenia na taki wniosek. Czyli jeżeli wniosek został złożony, organ ma 14 dni, ewentualnie dłużej. Jeżeli zachodzą do tego przesłanki wydłużenia takiego terminu, do tego, żeby taką informację udzielić. Ja bym chciał Państwu przedstawić taki mechanizm, który z doświadczenia wiem, że funkcjonuje u nas w państwie. Właśnie przekazywania takich wniosków w sytuacji, kiedy organ wie, że czy wie, kto mógłby udzielić takiej odpowiedzi na taki wniosek, wie, kto pozostaje w pełni informacji na przedmiot wniosku. Jednocześnie nie ma sam pełnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób mógłby odpowiedzieć na taki wniosek.
Nie chciałbym się wdawać w za bardzo w szczegóły, jeżeli chodzi o ogólnie o prawo do informacji publicznej. Tutaj już nasi prelegenci łącznie z panem sędzią trochę na ten temat mówili. Mieliśmy też spotkanie w listopadzie na ten temat. Jednakże chciałbym zaznaczyć, że to prawo dostępu do informacji publicznej, ono jest prawem obywatelskim, jednakże przysługuje, chciałbym powiedzieć, że prawem obywatelskim ze względu na temat naszej konferencji, jednakże ono przysługuje każdemu, niekoniecznie osobie, która jest nawet Polakiem, ma obywatelstwo polskie, na dobrą sprawę każdy mógłby o taką informację wnioskować. To prawo jest stworzone, to konstytucyjne prawo jest stworzone przede wszystkim po to, żeby weryfikować zasadność, celowość, sprawczość, prawidłowość, rzetelność podejmowania decyzji przez funkcjonariuszy publicznych. Więc to jest w takim pewnym sensie obywatelski nadzór nad podejmowanymi działaniami przez funkcjonariuszy publicznych. Proszę następny slajd. Tak jak już mówiłem, wniosek o dostęp do informacji publicznej jest jednym z elementów udostępniania przez organy państwa informacji stanowiących informację publiczną. Taki mechanizm, tak jak już mówiłem, nie został określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej, jeżeli chodzi o przekazywanie zgodnie z właściwością. Jednakże, jakbyśmy chcieli dokonać jakiejś pewnej analizy, to w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego ogólnie rzecz biorąc właściwość przekazywania spraw została określona. W związku z tym, że ustawa o dostępie do informacji publicznej jest ustawą szczegółową i ona nie przewiduje możliwości odwoływania się do kodeksu postępowania administracyjnymi poza tą jedną kwestią dotyczącą wydawania decyzji administracyjnych w zakresie odmowy wydania decyzji w zakresie odmowy wydania informacji publicznej, na przykład ze względu na ochronę osób prywatnych, no to praktyki wiemy, że takie przekazywania pomimo wszystko istnieją. I one są zazwyczaj motywowane dobrem podmiotu, wnioskodawcy, który taki wniosek stworzył. Proszę następny slajd. I chciałbym Państwu przedstawić kilka orzeczeń w tej sprawie. One nie są, jakby to powiedzieć, rozstrzygnięcia tych spraw nie były na korzyść organów i ogólnie to możemy uznać to za zasadne ze względu na to, że takie rozwiązanie nie zostały określone właśnie w przepisach prawnych i chciałbym Państwu przytoczyć właśnie trzy fragmenty sentencji tych orzeczeń. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wskazanie we wniosku o dostępie do informacji publicznej określonego adresata żądania powołuje, że tylko ten podmiot uprawniony jest do załatwienia sprawy adresata żądania zainicjowanej wnioskiem, a w konsekwencji teoretycznie rzecz ujmując tylko ten podmiot może pozostać w zwłoce, jeżeli chodzi o udostępnienie informacji. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że trafia do organu wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Organ przekazuje go zgodnie z właściwością do innego podmiotu. Z jakiegoś powodu ten podmiot drugi nie udziela tej informacji i w zwłoce pozostaje ten podmiot pierwszy, ze względu na to, że to ustawa przewiduje, że sprawa powinna być rozstrzygnięta przez organ, do którego wniosek trafił. Następne orzeczenie to dotyczy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w którym to wskazuje, że utrwalone jest stanowisko, że udostępnienie informacji, że ustawa o udostępnieniu informacji publicznej jest właśnie ustawą szczególną i to uregulowanie tej ustawy decydują w trybie postępowania w tych sprawach, a przepisy właśnie KPA mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie tylko wtedy, gdy ta ustawa tak stanowi.
Czyli to jest takie potwierdzenie też tego, co mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o korzystanie z kodeksu postępowania administracyjnego w tych postępowaniach. I mam jeszcze jedno tutaj orzeczenie Sądu Administracyjnego w Krakowie, z którego to wynika, że adresat wniosku jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, jeżeli tą posiada, bez względu na to, czy wiąże się ona z zakresem jego kompetencji, czy też jest informacją uzyskaną od innych podmiotów. I ja bym chciał Państwu przedstawić taki schemat, w jaki sposób takie właśnie wnioski trafiają. Może przedstawię to na przykładzie właśnie Urzędu Marszałkowskiego, do którego trafia wniosek o udostępnienie informacji publicznej i urząd, organ stwierdza, że nie posiada, załóżmy, pełnej informacji w zakresie przedmiotu wniosku, jednakże wie, kto taką informację posiada. I na naszym przykładzie będzie to jednostka organizacyjna, która została powołana do określonych zadań, do wykonywania określonych zadań właśnie przez samorząd województwa. Taki wniosek zostaje przekazany do takiej jednostki organizacyjnej z prośbą o załatwienie sprawy. Jednocześnie powiadamia się wnioskodawcę o tym, że taki wniosek został złożony. Dlaczego samorząd to robi? Po pierwsze ze względu na to, że musiałby przekazać taką informację do wnioskodawcy, że nie posiada informacji o udostępnieniu informacji publicznej. Musiałby wskazać ewentualnie, kto jest takim podmiotem, który podmiot posiada taką informację. I ogólnie wnioskodawca musiałby złożyć drugi wniosek o udostępnienie informacji publicznej do tego podmiotu, który takową informację posiada. Urzędy, bo to oczywiście jest jeden z przykładów, dokonują takiego działania, które jest de facto na rzecz wnioskodawcy, żeby przyspieszyć to postępowanie, jednakże ono z względów proceduralnych nie jest do końca, nie powinno się do końca w sposób legalny odbywać, ze względu na to, że ono nie zostało określone właśnie w tej procedurze. Mógłbym prosić o następny slajd. No i tutaj właśnie przedstawiłem Państwu, jakie są zalety ewentualnego wprowadzenia przepisów dotyczących udostępnienia, dotyczących wprowadzenia przepisów w zakresie właściwości przy ustawie o dostępie do informacji publicznej. I gdybyśmy mogli taki wniosek przekazywać, to wnioskodawca składałby tylko jeden wniosek. W tym samym procedura udostępnienia informacji publicznej przebiegałaby szybciej. Jest to działanie na rzecz wnioskodawcy ze względu na to, że chcemy pomóc mu uzyskać tą informację publiczną. No i takie działanie budziłoby zaufanie obywateli do postępowania administracyjnego, czyli działanie urzędu jest nastawione na rzecz szybkiego załatwienia sprawy, czyli organ chce udostępnić informację publiczną jak najszybciej, wie kto ją ma, jednakże przepisy prawa w tym momencie tego nie przewidują. A dlaczego tego nie przewidują? Prawdopodobnie ustawodawca nie chciałby, żeby taka odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznej rozmywała się, czyli mielibyśmy kilka podmiotów, które taką informację publiczną de facto mogłyby przekazać. Poproszę następny slajd. Jakie są zagrożenia wynikające z ewentualnego wprowadzenia takich przepisów? Uchylanie się od odpowiedzialności udzielania informacji publicznej. Na przykład w sytuacji niewygodnie postawionych pytań. Trafia do nas wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania chociażby to województwa. Województwo ze względów chociażby politycznych nie chce udzielać tej informacji i przekazuje go zgodnie z właściwością do innego organu, chociaż sam na przykład posiada takie dane, próbuje rozmyć tą odpowiedzialność. Więc to jest pewne zagrożenie, na które trzeba by było zwrócić uwagę przy ewentualnym wprowadzeniu takich zapisów. No i tutaj też mamy zagrożenie przedłużenia się postępowania, czyli przekazywania wniosków do różnych podmiotów.
Poprosić o następny slajd. W tych przykładowych sytuacjach już Państwu wspominałem, to może być właśnie chociażby też sytuacja przekazywania wniosku do ministerstwa. Załóżmy, że do ministerstwa wpływa wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Minister czy inna osoba, inny urzędnik odpowiedzialny za wydanie tej informacji publicznej wie, że wniosek powinien trafić do innego ministerstwa, przekazując taką informację, taki wniosek, no po prostu przyspieszyłby udzielanie informacji. Poprosić o następny slajd. No i ja postawiłem sobie, postanowiłem postawić taki wniosek, że takie przepisy dotyczące właściwości mogłyby być, czy powinny być ustanowione w ustawie o dostępie do informacji publicznej lub innych ustawach szczegółowych w zakresie przekazywania właśnie wniosków, jednakże one musiałyby być obwarowane pewnymi zabezpieczeniami, czyli takie przekazanie wniosku o dostęp do informacji publicznej mógłby być przekazany tylko jeden raz i organ, który udostępnia, przekazałby taką informację, musiałby być albo przynajmniej w pewności albo podejrzanej pewności, jeżeli tak można to nazwać, że instytucja, do której wniosek jest przekazywany, właśnie posiada taką informację, albo po prostu też ustalić w czasie toku tego postępowania, który z organów jest odpowiedni do tego, żeby taki wniosek przekazać. Podjąłem temat tej omówienia tego, znaczy podjąłem próbę omówienia tego tematu ze względu na to, że de facto takie przekazywanie wniosków istnieje u nas. Ono jest dosyć stałą praktyką na różnym szczeblu. Jednakże powstaje tutaj kwestia związana z odpowiedzialnością funkcjonariuszy za przekazywanie takich wniosków, bo organ, który de facto przekazuje wniosek i odpowiada na nie inny organ, ten organ pierwszy pozostaje w bezczynności, czyli to ten pierwszy organ powinien odpowiedzieć na wniosek, do którego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, bo on do niego trafił. I dlatego przedstawiłem Państwu tutaj ewentualną możliwość zmiany przepisów w tym zakresie, żeby jednak strzec tego konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, jednakże w jakiś sposób skonstruować te zapisy tak, żeby organ, do którego trafił wniosek, mógł przekazywać go, mając na względzie dobro wnioskodawcy, do innej instytucji, nie obawiając się pozostania bezczynności w tym postępowaniu. Dziękuję uprzejmie. Serdecznie dziękujemy za wystąpienie. Kolejną prelekcję przedstawi pan magister Kacper Stoś z Uniwersytetu Łódzkiego. Prezentacja pod tytułem Udział czynnika społecznego w procedurze wyborczej. Zapraszam. Drogie panie, szanowni panowie, czcigodni państwo profesorowie, koleżanki i koledzy, przede wszystkim szanowna pani moderator, wszyscy zebrani. Dzień dobry. Miło być znów w Gdyni. Szanowni państwo, ja dzisiaj pozwolę sobie zainteresować państwa tematyką udziału czynnika społecznego w procedurze wyborczej. Jako że to jest temat, o którym można mówić naprawdę długo, to będę się musiał niestety niechybnie po nim troszeczkę prześlizgnąć i wskazywać Państwu tylko te najważniejsze kwestie. Dlatego postanowiłem skupić się na tym, by przedstawić Państwu, jak ten czynnik społeczny wszedł do procedury wyborczej, no i co w ostatnich latach, a szczególnie w roku obecnym, się zmieniło i czy na dobre, czy też nie, choć ostateczną ocenę pozostawię do Państwa indywidualnej refleksji. Szanowni Państwo,
Zgodnie z artykułem 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku władza należy do narodu. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu, który sprawuje ją albo przez swoich przedstawicieli, to jest co do zasady, albo też bezpośrednio przez różne instytucje ku temu przewidziane. Jednym z najdonieślejszych jednak przejawów sprawowania władzy przez suwerena, byśmy powiedzieli, jest udział w wyborach. Pierwsze to, co nam przychodzi do głowy, to jest od razu czynne i bierne prawo wyborcze, czyli albo głosujemy, albo kandydujemy, ale ja jednak chciałbym zwrócić uwagę, że w toku procedury wyborczej udział obywateli wcale nie musi się do tego sprowadzać, bo my nie tylko w procedurze wyborczej możemy uczestniczyć, ale również ją kontrolować. Obywatele za pośrednictwem swoich organizacji, fundacji, stowarzyszeń mogą taką kontrolę sprawować i narzędziami do sprawowania owej kontroli są przede wszystkim instytucja mężów zaufania i instytucja obserwatorów społecznych, o czym już teraz. Niechże punktem wyjścia dla naszych rozważań będzie moment, w którym wprowadzono do kodeksu wyborczego nowelizację w roku 2018. To była nowelizacja z dnia 11 stycznia 2018 roku. Wówczas polski ustawodawca zdecydował się na takie, powiedziałbym, kompleksowe uregulowanie kwestii mężów zaufania. Przed rokiem 2018 mogliśmy w kodeksie wyborczym znajdować przepisy dotyczące tej instytucji w wielu miejscach w treści ustawy kodeks wyborczy. Od nowelizacji w roku 2018 ustawodawca, oczywiście uchylając stosowne przepisy, wprowadził do działu pierwszego kodeksu wyborczego osobny rozdział, rozdział 11a, zatytułowany jakże wymownie Mężowie Zaufania i Obserwatorzy Społeczni. Kim jest może mąż zaufania i obserwator społeczny teraz? Ja w takim ekstremalnym skrócie to Państwu przedstawiłem w tym momencie na slajdzie. Zapraszam do przeczytania tego, a ja w tym czasie dodam, że paragraf 103 z literką A, artykuł 103 z literką A, paragraf 3 kodeksu wyborczego doprecyzowuje po nowelizacji w roku 2018, że mężem zaufania może być osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do Sejmu. A więc osoba pełnoletnia, osoba, która nie została pozbawiona praw publicznych albo praw wyborczych prawomocnym wyrokiem sądu, no i osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona. Oczywiście to jest też, to musi być osoba, która nie kandyduje w wyborach, w których jest mężem zaufania, osoba, która nie jest komisarzem wyborczym, osoba, która nie jest pełnomocnikiem wyborczym czy pełnomocnikiem finansowym danego komitetu wyborczego, no ani oczywiście nie jest członkiem komisji wyborczej. Trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację, że ta sama osoba wykonuje obowiązki w ramach komisji wyborczej i jednocześnie się kontroluje. Niektóre z tych reguł oczywiście wynikały już z przepisów wcześniejszych. To nie jest tak, że dopiero nowelizacja roku 2018 uszczegółowiła tak, no powiedzielibyśmy, oczywiste kwestie. Niemniej do roku 2018 te przepisy były, jako się rzekło, rozrzucone po treści całego kodeksu wyborczego. W roku 2018 je skonsolidowano w ramach jednego rozdziału 11a. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej przejrzyste, a i przy okazji uszczegółowione przez polskiego ustawodawcę. Podobnie stało się, jeśli chodzi o uprawnienia mężów zaufania. Tak, mamy je tutaj. Ich wyliczenie również znajdujemy w rozdziale 11a, w obecnym artykule 103 z literką B. Wcześniej te uprawnienia również znajdowaliśmy w różnych miejscach kodeksu wyborczego. Teraz zaglądamy li tylko do jednego artykułu i wiemy tak naprawdę wszystko. Tutaj poczyniłem takie drobne adnotacje. Punkt 3 i punkt 4 nie dotyczy obserwatorów społecznych, te powyżej już i owszem, ponieważ kodeks wyborczy to do zasady odwołuje wszystkie przepisy, te, które dotyczą mężów zaufania, do obserwatorów społecznych, z tymi wszakże dwoma wyjątkami. Kolejną nowością wprowadzoną w ramach nowelizacji roku 2018 było to, że umożliwiono tym zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszeniom i fundacjom wskazywanie po jednym obserwatorze społecznym do danej komisji wyborczej. Oczywiście do tej komisji znajdującej się w tym okręgu, w którym
w którym w przypadku mężów zaufania do tych, w których komitet wyborczy zarejestrował listę albo kandydata. W przypadku obserwatorów społecznych tutaj oczywiście nie mamy tego czynnika partyjnego, więc to jest no powiedziałbym takie wygodniejsze dla fundacji i stowarzyszeń, że one mogą swoich obserwatorów społecznych wysyłać wszędzie. Niemniej to nie jest tak, że każda fundacja i każde stowarzyszenie może to zrobić. Taka organizacja pozarządowa musi mieć w swoich celach statutowych wskazane wyraźnie, że do jej celów statutowych należy troska o demokrację, troska o prawa obywatelskie, troska o rozwój społeczeństwa obywatelskiego. No i tutaj chciałbym poczynić taką małą uwagę, dlatego że co do zasady o tych nowelizacjach z roku 2018 wypowiadam się pozytywnie, ponieważ w mojej indywidualnej opinii one wymagają na pochwałę. Niemniej ustawodawca o jednym zapomniał, bo tutaj fundacja i stowarzyszenie musi się wykazywać takimi celami statutowymi, ale któż by miał to weryfikować? Ustawodawca tego już nie wskazuje. W związku z tym taki obowiązek, taka odpowiedzialność spoczywa na obwodowych komisjach wyborczych. Obwodowych, a więc tych, do których ja, państwo możemy, w których możemy partycypować swoim udziałem i pomagać w przeprowadzaniu wyborów. No a co tu dużo mówić, nie wszyscy członkowie komisji wyborczych tych obwodowych są prawnikami, czy w ogóle osobami, które mają cokolwiek z prawem związanego. W związku z tym, choć nam wydaje się to zadanie dość łatwe, żeby zweryfikować, czy fundacja albo stowarzyszenie ma to w swoich celach statutowych, no to nie musi być tak dla każdego. W związku z tym no, jest to pewna luka, którą chyba warto byłoby sygnalizować ustawodawcy, żeby wypełnił treścią. Szanowni Państwo, mówimy o mężach zaufania, mówimy o obserwatorach społecznych, ale w zasadzie czym oni się od siebie różnią? O tych dwóch kwestiach dwa slajdy temu już Państwo wiecie, mianowicie o tym, że obserwatorzy społeczni nie mogą być obecni przy czynnościach komisji, a więc przy przewożeniu protokołu do komisji wyborczej wyższego szczebla, ale też nie mogą kierować uwag do protokołu. To jest ta różnica, która czyni obserwatorów społecznych troszeczkę mniej efektywnymi niż mężowie zaufania, ale to jest też oczywiście różnica w samej istocie tej instytucji. Mąż zaufania jest, to będzie chyba na kolejnym slajdzie to, co wskazuje, albo być może nie, za chwilkę do tego przejdę. Mąż zaufania jest co do zasady takim krajowym obserwatorem politycznym. I to jest niemalże dokładny cytat z kodeksu dobrej praktyki w sprawach wyborczych wydanym przez tak zwaną Komisję Wenecką, bo ona właśnie w ten sposób szereguje obserwatorów społecznych w ramach wyborów. Krajowi obserwatorzy polityczni, czyli w naszych realiach mężowie zaufania, krajowi obserwatorzy niepolityczni, czyli w naszych realiach obserwatorzy społeczni, no i oczywiście wyodrębniamy jeszcze obserwatorów międzynarodowych, ale nie dziś o nich będziemy mówić. No i jest to jeszcze różnica wynagrodzenia, o czym jeszcze parę słów powiem. Zgodnie z nowelizacją roku 2023, a więc w tym roku ta nowelizacja dopiero wejdzie w życie, jesteśmy w tym momencie w trakcie vacatio legis, mężowie zaufania będą mieli prawo do uzyskiwania wynagrodzenia, o tym za chwileczkę. No i właśnie, nowelizacja roku 2023. Choć do tej pory trzeba było nowelizację kodeksu wyborczego w ramach uspołeczniania procesów wyborczych chwalić, no to rok 2023 rzucił cień niestety na działania naszego ustawodawcy, dlatego że wprowadził pewne, szczególnie dwa rozwiązania, o których chciałbym powiedzieć, które i to na wstępie pragnę od razu powiedzieć, więcej do tego tematu nie wracać. Te zmiany były wprowadzone w sposób absolutnie niekonstytucyjny, nie czyniąc zadość wymogom odpowiedniego czasu trwania tak zwanej ciszy legislacyjnej. Istotne zmiany w prawie wyborczym w ogóle, nie tylko w kodeksie wyborczym, można wprowadzać nie później niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem wyborów, ale nie później.
Czyli nie musi być to nawet 6 miesięcy, tylko wypadałoby, żeby to było więcej. Zalecenia Komisji Weneckiej nawet mówią o 12 miesiącach. W naszym przypadku wybory na jesieni, a nadal tkwimy na etapie vacatio legis. Więc były to zmiany absolutnie niekonstytucyjnie wprowadzone i już więcej do tego nie wracając, przejdę do szybkiego omówienia tego, co nam ustawodawca zaproponował. Po pierwsze, kwestia wynagrodzenia mężów zaufania. Duże kontrowersje budzi ten zaproponowany artykuł 103 z literkami AA, który przewiduje dietę dla mężów zaufania w wysokości 40% diety członka komisji wyborczej. W tym momencie to wygląda tak, że członek zwykły komisji wyborczej obwodowej ma tę dietę na poziomie 350 zł, zastępca przewodniczącego 450 zł, przewodniczący 500 zł, ale to 40% odnosi się do członka zwykłego obwodowej komisji wyborczej, w związku z tym to nam daje 140 zł dla takiego męża zaufania. No ktoś by powiedział całkiem niewiele. Ja pragnę jeszcze bardziej uspokoić, dlatego że ta dieta ma być wypłacana wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin oraz obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania aż do momentu podpisania protokołu przez komisję, protokołu z głosowania. No więc trzeba przyznać, że jest to dosyć duże ograniczenie, jeśli chodzi o krąg tych osób, którzy mieliby dietę otrzymywać, a mieliby ją otrzymywać na podstawie ewidencji prowadzonej przez przewodniczącego takiej obwodowej komisji wyborczej, który ewidencję prowadzi od o jakiej godzinie taki mąż zaufania przybył, o której wyszedł, ile godzin był i wydaje zaświadczenie mówiące o tym, że tak, był pan tyle i tyle czasu, obserwował komisję wyborczą, ma pan prawo do diety, te pieniądze się panu po prostu należą, cytując klasyka. Wtedy taki mąż zaufania udaje się z wnioskiem do wójta gminy, na terenie której w komisji obserwował i taka dieta jest wypłacana mężowi zaufania w terminie 30 dni od daty złożenia takiego wniosku. Tak, oczywiście, już będę zmierzał do podsumowania. Do Państwa indywidualnej refleksji zostawiam ocenę tego rozwiązania. Ja pragnę tylko wskazać, że jednak mężowie zaufania są czynnikiem politycznym w ramach wyborów. Partie polityczne uzyskują subwencje, uzyskują dotacje. Nie widzę powodu, by w taki pośredni sposób finansować dalej organizacje polityczne. I druga kontrowersyjna zmiana to jest kwestia nagrywania. Nowelizacja w punkcie 42, który odnosi się do artykułu 42 Kodeksu Wyborczego, akurat taka zbieżność cyfr, wskazuje, że wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej od momentu początku prac, nawet nie początku głosowania, tylko początku prac, czyli plombowanie urny, sprawdzanie spisu wyborców, do czasu podpisania protokołu mogą być rejestrowane przez mężów zaufania, ale również przez obserwatorów społecznych, bo to jest to ogólne odwołanie przepisów do odpowiedniego stosowania, mogą być nagrywane i to własnym sprzętem, Szanowni Państwo. Do tej pory mogli rejestrować te prace od początku do momentu głosowania, czyli przez tą mniej więcej pierwszą godzinkę działania komisji obwodowej i później dopiero po zakończeniu głosowania. W tym momencie mają oni uzyskać prawo do nagrywania pracy komisji przez cały czas, a więc również w tych momentach, kiedy my pójdziemy do urn głosować. Oczywiście nikt nam nie będzie do tej kabiny wchodził, to już by było rażące pogwałcenie tajności wyborów. Niemniej przypominam, że mamy transparentne urny wyborcze, a to wprowadzono na pół gwizdka, krótko mówiąc, bo wprowadzono transparentne urny wyborcze, jednocześnie nie wprowadzając obowiązku wrzucania karty do głosowania w kopercie, jak to ma miejsce choćby we Francji, więc wszystko tak naprawdę często widać. Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni takie nagranie będą mogli, niekoniecznie musieli, ale będą mogli przekazywać do ministra właściwego do spraw cyfryzacji, który dopiero po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy ważności wyborów będzie takie nagranie usuwał. Przekazując do ministra, oczywiście obserwator czy mąż zaufania również to nagranie usuwa. Ktoś by powiedział, że no kontrola w pełnej krasie. Niemniej proszę zwrócić uwagę, że w momencie stwierdzania ważności wyborów przez Sąd Najwyższy minister właściwy
powtarzam, cofa, kasuje to nagranie, prawda? No ale w momencie zapadnięcia uchwały Sądu Najwyższego, dopiero wtedy otwiera się możliwość składania skarg do Strasburga w przedmiocie wyborów. Więc jesteśmy w sytuacji, w której ja jako obserwator społeczny przekazuję takie nagranie do ministra właściwego do spraw cyfryzacji. Sam oczywiście już nie posiadając tego nagrania, bo może być ono tylko w jednej kopii. Minister po zapadnięciu uchwały Sądu Najwyższego również takie nagranie kasuje. A ja wcześniej wystąpiłem z protestem wyborczym, który został oddalony. No i później nie mam z czym do tego Strasburga iść. Czemu mają więc służyć takie nagrania? Jest to naruszenie artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, że władze nie mogą utrudniać składania skarg. Podsumowując, Szanowni Państwo, te zmiany roku 2018 na pewno zasługują na pochwałę. One zwiększyły udział czynnika społecznego w procedurze wyborczej i na pewno zwiększyły zainteresowanie obywateli wyborami, nie tylko udziałem w nich, ale również kontrolą. Natomiast te nowelizacje roku 2023, które już niebawem wejdą w życie, w mojej skromnej opinii są bardzo szkodliwe i wprowadzone w sposób niekonstytucyjny, w procedurze niekonstytucyjnej. Trzeba chyba ubolewać nad tymi rozwiązaniami, bo ustawodawca sam rzucił cień na swoje rozwiązania wcześniej w dobry sposób wprowadzane. Ja mam nadzieję, że ten wątek jeszcze poruszymy w ramach panelu dyskusyjnego. Tak jak mówiłem na początku, jedynie wskazałem chyba najważniejsze problemy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze możliwość porozmawiania o tym. A tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę, już nie mogąc się doczekać kolejnych z pewnością ciekawych referatów pani, panów prelegentów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za niezwykle ciekawy referat. Naszą następną prelegentką jest pani Karolina Jankowska z Uniwersytetu Warszawskiego i wygłosi referat pod tytułem Referendum lokalne w sprawach odwołania organu samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jako forma społecznej kontroli administracji publicznej. Zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość wstąpienia. Referendum lokalne stanowi jedną z podstawowych form partycypacji obywatelskiej, która umożliwia mieszkańcom wspólnoty samorządowej odwołanie organu pochodzącego z wyborów bezpośrednich, a tym samym kontrolę administracji na szczeblu lokalnym oraz regionalnym. Jednak w Polsce instytucja ta nie posiada jakiejś długiej tradycji. O jej realnym funkcjonowaniu możemy mówić dopiero po roku 1990. I zasadniczo w literaturze występuje też podział na referendum o charakterze obligatoryjnym i referendum o charakterze fakultatywnym. I omawiane przeze mnie referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz referendum gminne w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należą do tych referendów o charakterze obligatoryjnym. I podstawową regulację prawną w tym zakresie stanowi artykuł 170 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy samorządowe oraz ustawa o referendum lokalnym. I zaczynając od ustaw samorządowych, to wszystkie trzy stanowią jedynie, że referendum lokalne stanowi jedną z form podejmowania rozstrzygnięć w głosowaniu powszechnym przez mieszkańców, a w zakresie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania referendum wszystkie zawierają odesłanie do ustawy o referendum lokalnym. I ponadto trzeba jeszcze wspomnieć, że w ustawie o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa widnieje, że odwołanie Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego może nastąpić wyłącznie w drodze referendum. Zatem szczegółowe zasady i tryb odwoływania tych organów określa ustawa o referendum lokalnym, która stanowi, że referendum odwoławcze przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa lub gminy albo co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. I trzeba też zaznaczyć, że w przypadku gminy, gdzie można odwołać zarówno organ stanowiący, jak i wykonawczy,
To progi są obliczane oddzielnie dla każdego z tych organów i dlatego może dojść do odwołania jednego organu przy jednoczesnym pozostawieniu u władzy drugiego. I tutaj trzeba też wspomnieć, że odwołanie organu stanowiącego zawsze następuje na wniosek mieszkańców, natomiast odwołanie organu wykonawczego może nastąpić zarówno na wniosek, jak i z inicjatywy Rady Gminy. Referendum takie może zostać przeprowadzone po upływie minimum 10 miesięcy od dnia wyboru organu lub od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i przynajmniej na 8 miesięcy przed upływem jego kadencji. Z inicjatywą referendalną może wystąpić co najmniej 15 obywateli mających prawo wyboru do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku referendum gminnego także 5 obywateli mających prawo wyboru do Rady Gminy. Referendum może także zainicjować statutowa struktura terytorialna partii politycznej oraz osoba prawna, która działa na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. I inicjator referendum musi spełnić także pewne wymogi formalne w swoim wniosku. To jest musi uprzednio na piśmie zawiadomić przewodniczącego zarządu danej jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną, który musi zostać także określony przedmiot referendum. Później na swój koszt musi powiadomić mieszkańców danej jednostki o przedmiocie referendum. Gmina wstępuje to w sposób zwyczajowo przyjęty, natomiast w powiecie i województwie za pomocą prasy. Potem inicjator referendum ma 60 dni na zebranie podpisów od mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy popierają tą inicjatywę, a następnie musi wystąpić z wnioskiem mieszkańców o przeprowadzenie referendum do komisarza wyborczego. Jeżeli wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne, wtedy komisarz wydaje postanowienie o przeprowadzeniu tego referendum w ciągu 50 dni od daty wpłynięcia wniosku. I to referendum nie może zostać zarządzone na dzień, w którym odbywają się wybory do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, wybory prezydenckie lub wybory do organu stanowiącego lub wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. I referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwołanego organu, przy czym Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, że nie ma tutaj wymogu spełnienia progu 30% frekwencji, ponieważ od 2006 próg ten już nie obowiązuje. Został zmieniony na wielkość kwalifikowaną 3/5 wyborców, którzy brali wcześniej udział w wyborach. I prawo do udziału w referendum mają obywatele zamieszkujący na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. To jest najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 rok życia oraz posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. I referendum rozstrzyga, jeżeli na daną opcję oddano więcej niż połowę ważnych głosów. I teraz przechodzę do dotychczasowej praktyki tego referendum w Polsce. W latach 2002-2018, ponieważ rok 2002 był pierwszym, w którym rozpoczęła się kadencja, w której obowiązywała ustawa o referendum lokalnym. I podczas tej kadencji odbyły się 92 referenda, z czego ważne było tylko 11, to jest niecałe 12%. Głównie dotyczyły one szczebla gminnego. Odbyły się także 4 referenda, których przykładem było odwołanie Rady Powiatu, ale wszystkie były nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję. I generalnie te referenda gminne, które były nieważne, też były nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję, a tam, gdzie wymóg frekwencji został spełniony, raczej nie przekraczało ono też 30%. A to był jeszcze ten stan prawny, w którym w referendum musiało wziąć udział przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania. I wyjątkiem w tej kadencji była gmina Kleszczów, gdzie w 2004 odwołano wójta i radę gminy przy frekwencji aż 71,97%. Kolejną kadencją była kadencja 2006-2010 i to jest już ta kadencja, od której próg 30% frekwencji nie obowiązuje, zostaje zamieniony na 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
I w tej kadencji odbyło się 81 referendów, z czego ważne rozstrzygające było 13, czyli jakieś 16%. I tutaj też frekwencja oscylowała w granicach 30-40%, a najwyższą zanotowano w gminie Bałtów, gdzie wynosiła ona 69,13%. W kadencji lat 2010-2014 odbyło się najwięcej referendów, było aż 156, ale tylko 20 z nich było ważnych. 15 z tych ważnych dotyczyło odwołania organu wykonawczego, natomiast 5 organu stanowiącego. I w tej kadencji przeprowadzono także dwa referenda w sprawie odwołania Rady Powiatu, ale one były również nieważne ze względu na niespełnienie wymogów frekwencji. I w ostatnim analizowanej przeze mnie kadencji odbyło się 46 referendów. Wszystkie dotyczyły odwołania organów gminnych i za ważne uznano jedynie 6, z czego 4 odwołał organ wykonawczy, a 2 organ ustawodawczy. I średnia frekwencja w nich wynosiła 16,11%. Czyli w sumie w latach 2002-2018 odbyło się 357 referendów, z czego jedynie 50 było ważnych i rozstrzygających, co stanowi jedynie 13% wszystkich referendów, czyli to nawet nie jest 1/5 ważnych referendów w ciągu 16 lat. I przechodząc do podsumowania, to instytucja referendum lokalnego nie jest wykorzystywana w Polsce w sposób, w jaki życzyliby sobie jej inicjatorzy, czyli twórcy reformy samorządowej, ponieważ oni chcieli, żeby ona była jedną z podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego, a tak nie jest. I też w związku z tym, że ustawa nakłada na inicjatora referendum obowiązek podania powodu odwoływania organu, to na prośbę Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej w 2013 zostały przeprowadzone badania dotyczące tego, jakie powody zostały podawane i przeważnie dotyczyły one braku współpracy między organem wykonawczym i stanowiącym, nieudanej polityki inwestycyjnej i kadrowej, niegospodarnych decyzji, likwidacji szkół czy na interpretacji prawa, albo też skandali obyczajowych, ale bardzo rzadko podawano jakieś konkretne zarzuty prokuratorskie, czyli można dojść do wniosku, że powodem takich referendów są w głównej mierze spory personalne, a nie jakieś powody merytoryczne. I też zasadniczym problemem jest tutaj frekwencja, która nawet przy ważnych referendach nie przekracza 30-40%. Jeżeli już przekroczy to 50, to są jakieś pojedyncze referenda w poszczególnych kadencjach. I też tutaj można nawiązać, dokonując oceny zmiany progu 30% na kwalifikowaną wielkość 3/5. Można tutaj podać za przykład kadencję 2014, której na 20 ważnych referendów w 9 frekwencja nie przekroczyła progu 30%, więc w poprzednim stanie prawnym wszystkie byłyby nieważne, ale z drugiej strony w 3 referendach tej kadencji nawet przy przekroczeniu tego progu były one nieważne, bo nie spełniły tego nowego 3/5. Czyli można tutaj dojść do wniosku, że nawet ta nowelizacja niekoniecznie rozwiązała problem frekwencji, ponieważ nie zawsze go obniżała. Nie zawsze obniżyła ten próg, czasem go nawet podwyższyła. I też tutaj trzeba wspomnieć, że jeżeli w wyborze odwoływanego organu wziął udział ponad 50% uprawnionych do głosowania, to wtedy przy odwoływaniu tego organu i tak będzie musiał być przekroczony próg 30% frekwencji. I teraz odpowiadając na podstawowe pytanie mojego referatu, czyli czy instytucja referendum odwoławczego rzeczywiście pozwala na realną kontrolę administracji publicznej przez wspólnoty samorządowe, można powiedzieć, że w jakimś stopniu tak, ale jest to w zasadzie kontrola znikoma i dotyczy ona głównie szczebla gminnego. Na szczeblu powiatowym i wojewódzkim występuje stosunkowo rzadko albo i wcale. I jeżeli już występuje, to i tak organ nie zostaje odwołany ze względu na zbyt niską frekwencję. I to ma generalnie związek z dość niską kulturą polityczną w Polsce, ponieważ naszym kraju nawet frekwencja przy ogólnopolskich referendach czy w wyborach do parlamentu czy prezydenckich też nie jest jakaś bardzo duża. I to wskazuje na to, że ludzie, zwłaszcza w wspólnotach, też we wspólnotach samorządowych zbytnio nie interesują się sprawami tej wspólnoty czy tymi, kto sprawuje w nich władzę. Więc podsumowując, instytucja referendum odwoławczego w teorii stanowi dobre rozwiązanie i mogłaby naprawdę przyczynić się do polepszenia funkcjonowania wspólnot lokalnych, ale w praktyce na nikłe zainteresowanie społeczeństwa sprawami lokalnymi nie odgrywa ona jakiejś dużej roli. Dziękuję. Dziękujemy za ciekawą prezentację. Obrady w ramach pierwszego panelu zakończy pani Emilia Brzozowa z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni,
prezentacją pod tytułem Wpływ Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na politykę migracyjną Unii Europejskiej. Jeszcze raz dzień dobry, Szanowni Państwo. Mam przyjemność wygłosić prelekcję, która została opracowana w ramach działalności w Kole Naukowym Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu pod kierownictwem naukową pani dr Beaty Kolarz. Tytułem przygotowanej przeze mnie prezentacji jest Wpływ Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na politykę migracyjną Unii. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zjawisko migracji stało się problemem globalnym. Stały rozwój społeczeństwa, technologii i industrializacji powoduje, że przemieszczanie się między państwami stało się znacznie prostsze. Stała urbanizacja i industrializacja powodują, że współczesne migracje charakteryzuje przede wszystkim masowe przemieszczanie się ludności wiejskiej do miast. Według danych Banku Światowego i ONZ z 2021 roku 270 milionów osób mieszkało poza krajem swojego urodzenia. Liczba ta stale rośnie, jednak tendencja ta jest związana z ogólnie zwiększającą się liczbą ludności na świecie i tendencje te są zbliżone, więc przyjmuje się, że jest to w pewien sposób powiązane. Dane sondażowe wskazują, że 710 milionów osób byłoby skłonnych przenieść się do innego państwa, jeżeli tylko mieliby taką możliwość. Te same źródła prognozują, że w perspektywie 2050 roku poza krajem swojego urodzenia będzie mieszkać blisko 400 milionów osób. Analiza danych statystycznych prowadzi do wniosków, że rola migracji międzynarodowych zwiększa się. W populacji światowej rośnie udział migrantów, ale także skala samego zjawiska. Na przestrzeni lat zmienia się struktura geograficzna migracji, ponieważ współcześnie migranci częściej przemieszczają się między państwami rozwijającymi się. Migracja szczególnie przybiera na sile w przypadku wybuchu wojny, nasilenia się prześladowań na tle rasowym, religijnym czy politycznym w krajach imigrantów. Trwające konflikty, między innymi w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, postępujące też zmiany klimatyczne i represje pozwalają sądzić, że ruchy migracyjne będą się nasilać i stawiać przed rządami państw przyjmujących bezprecedensowe wyzwania, z którymi będą musiały się zmierzyć samodzielnie lub podjąć współpracę na arenie międzynarodowej. Podejmowane są liczne próby zdefiniowania polityki migracyjnej, jednak można wskazać dwie najpopularniejsze koncepcje. Jedna z nich skupia się na polityce prowadzonej wobec migrantów i podkreśla istotę podejmowania działań i zasad ustanawianych przez kompetentne władze państwowe na szczeblu lokalnym i centralnym w obliczu napływu imigrantów na terytorium ich państwa. Polityka migracyjna w szerszym rozumieniu rozpatruje wszelkie działania państwa ukierunkowane zarówno na imigrantów, jak i emigrantów. Współczesna problematyka migracji stanowi wieloaspektowe spektrum problemów prawnych. Chociaż poszanowanie praw i wolności migrantów wydaje się podstawową zasadą, która powinna obowiązywać podczas ustanawiania polityki migracyjnej, to nadal istnieje ogromna potrzeba ustanowienia normatywnego standardu obowiązującego w publicznym prawie międzynarodowym, który byłby powszechnie akceptowany przez wszystkie państwa. Nadrzędnym celem instytucji polityki migracyjnej jest nabycie instrumentów pozwalających sterować procesami migracyjnymi do osiągnięcia pożądanego stanu. Ten stan może być zdefiniowany różnie i w zależności od doktryny migracyjnej, która panuje w danym państwie i w zależności od już obowiązującej polityki migracyjnej. Unia Europejska dotychczas podejmowała przede wszystkim rozwiązania doraźne i krótkotrwałe. Jednak w obliczu kryzysu migracyjnego została postawiona przed bezprecedensowym wyzwaniem, z którym nie potrafiła sobie skutecznie poradzić. Postuluje się wprowadzenie niezawodnego i przewidywalnego systemu zarządzania procesami migracyjnymi, umożliwiającego zachowanie równowagi między odpowiedzialnością i solidarnością. Regulacje polityki migracyjnej powinny być uwarunkowane sytuacją demograficzną i społeczną danego kraju. Powinny uwzględniać aktualne trendy i prognozy dotyczące migracji, ponieważ podjęcie adekwatnych i odpowiednich działań może zapobiec skrajnej dezorganizacji systemu i przyszłym kryzysom migracyjnym. Społeczeństwa europejskie starzeją się, dlatego uzasadnione wydaje się podjęcie starań zapobiegających temu zjawisku, m.in. poprzez przyjmowanie migrantów i ich legalne zatrudnianie. Wspólnotowa polityka migracyjna powinna opierać się na zasadzie solidarności i poszanowania praw człowieka. Dla sukcesu działań podejmowanych w ramach polityki migracyjnej niezbędne jest zwiększenie wysiłków Unii Europejskiej w procesach integracji imigrantów. Pozwoli to ograniczyć nielegalną migrację, a także przejawy dyskryminacji i niechęci wśród obywateli państw przyjmujących.
Traktat lizboński w dniu 1 kwietnia 2012 roku wprowadził nową formę udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej, której głównym założeniem było zwiększenie partycypacji obywateli Unii Europejskiej w funkcjonowaniu wspólnoty oraz zmniejszenie tzw. deficytu demokratycznego na poziomie unijnym. Pierwszą europejską inicjatywą obywatelską była akcja Right to Water, mająca na celu zmianę dyrektywy w sprawie wody pitnej. W jej ramach zdobyto ponad 1 800 000 podpisów. Inicjatywę złożono do Komisji w grudniu 2013 roku, a jej głównym postulatem było, aby instytucje Unii oraz państwa członkowskie były zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom prawa do wody i kanalizacji oraz aby Unia zwiększyła wysiłki w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do wody. Inicjatywa jest ważna, jeżeli uzyska poparcie co najmniej 1 000 000 obywateli Unii, z co najmniej 7 państw członkowskich i co najmniej 1/4 państw liczba sygnatariuszy będzie równa co najmniej liczbie określonej przepisami. Tutaj na slajdzie, mam nadzieję, że to widać, wypisane zostały poszczególne kraje i liczba podpisów, która musi zostać jakby zebrana w poszczególnych krajach. I w sumie musi być 7 państw, które tą liczbę uzbierają, żeby inicjatywa w ogóle przeszła do kolejnego etapu. Należy również wskazać, iż Komisja nie jest zobowiązana do zaproponowania przepisów. Inicjatywa ma stanowić dla Europejczyków jedynie narzędzie umożliwiające rozpoczęcie dyskusji na dany temat i wywarcie wpływu na program działań Unii Europejskiej. Nałożenie na Komisję obowiązku zaproponowania przepisów nie byłoby możliwe bez zmiany dotychczasowych traktatów. Największą obecnie europejską inicjatywą obywatelską w zakresie migracji był projekt Minority Safe Pack, 1 000 000 podpisów na rzecz różnorodności w Europie. Głównym celem inicjatywy było podjęcie działań przez Unię Europejską w zakresie poprawy ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz do wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Postulatami organizatorów było bezpieczeństwo mniejszości i pakiet legislacyjny dla mniejszości. Inicjatywa zakładała przede wszystkim ustanowienie szeregu aktów prawnych w tym zakresie, obejmowała działania polityczne w dziedzinie języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji, kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści audiowizualnych i innych treści medialnych, a także wsparcie regionalne. Inicjatywa pojawiła się w 2013 roku, kiedy pierwotnie odmówiono jej rejestracji. Do roku 2017 trwał spór przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ostatecznie wygrany przez organizatorów. Wtedy Komisja zgodziła się na przyjęcie 9 z 11 proponowanych wniosków. I dopiero w 2017 roku wniosek został zarejestrowany i rozpoczął się proces zbierania głosów. Zakończył się on jeszcze przed ostatecznym terminem, który wynosi rok. I po przeprowadzeniu weryfikacji inicjatywa została uznana za ważną. Inicjatywa została podpisana przez ponad 1 100 000 obywateli z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli ówcześnie ze wszystkich możliwych krajów. W styczniu 2021 roku Komisja ustosunkowała się do przedstawionej propozycji. Komisja wskazała, że chociaż nie jest planowane wprowadzenie zaproponowanych przez organizatorów aktów prawnych, to jednocześnie zapewniła, że obowiązujące przepisy i prowadzone polityki, m.in. migracyjna, zapewniają, cytuję tutaj, potężny arsenał wspierający cele inicjatywy. Komisja wskazała również, że zamierza monitorować funkcjonalność wprowadzonych dotychczas przepisów. Na slajdzie widoczny jest cytat z komunikatu, który stanowił w zasadzie podsumowanie wszystkich zaproponowanych przez organizatorów wniosków. Kolejną istotną z perspektywy uregulowań polityki migracyjnej inicjatyw wydaje się europejska inicjatywa We are welcoming Europe, let us help, która została zarejestrowana w 2018 roku. Wśród głównych postulatów znalazło się przede wszystkim zapewnienie bezpośredniego wsparcia lokalnych grup udzielających pomocy uchodźcom, zapewnienie ochrony wolontariuszom udzielającym pomocy, ponieważ należy wskazać, że wciąż w wielu krajach istnieją rządy, które karzą i ścigają osoby, które udzielają pomocy humanitarnej uchodźcom. Oraz trzeci postulat to było zapewnienie skutecznych sposobów i zasad ochrony dla ofiar wyzysków pracy i przestępczości oraz dla osób doświadczających naruszeń praw człowieka na granicach państw unijnych. Szczególnie istotne w mojej ocenie jest tutaj wezwanie Komisji do uregulowania różnicy pomiędzy handlem ludźmi a ułatwieniem nielegalnej migracji ze względów humanitarnych, tak aby zapobiec dalszej eskalacji konfliktów i karaniu osób udzielających pomocy. Komisja w swojej decyzji dotyczącej rejestracji inicjatywy wskazała, że na mocy artykułu 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej można przyjąć unijne akty prawne na potrzeby wspólnej polityki imigracyjnej mającej na celu zapewnienie skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi, skuteczniejsze ich zwalczanie m.in. w obszarze nielegalnej imigracji i nielegalnego pobytu, w tym wydalenia i repatriacji osób przebywających bez zezwolenia.
Niestety proces zbierania podpisów zakończył się niepowodzeniem i nie zostały podjęte kolejne kroki w tym kierunku. I chociaż inicjatywa ta nie doprowadziła do debaty z komisją, ani do faktycznych zmian legislacyjnych, to uważam, że w pewien sposób przyciągnęła uwagę społeczeństwa obywatelskiego i pomogła rozpowszechnić informacje na temat kwestii kluczowej dla życia w Unii. Inna stosunkowo nowa inicjatywa dotyczy artykułu 4 Karty Praw Podstawowych, czyli zaprzestanie tortur i nieludzkiego traktowania na granicach Europy. 12 stycznia 2023 roku projekt został zarejestrowany przez Komisję. Organizatorzy podkreślają znaczenie ochrony praw człowieka migrantów, ponieważ współcześnie są oni szczególnie narażeni na ich łamanie. Niezaprzeczalnymi tego przykładami są militaryzacja granic wewnętrznych i zewnętrznych, brutalne deportacje, przemoc w państwach członkowskich, w krajach trzecich, z którymi Europa zawarła umowy o zapobieganiu wjazdowi osób ubiegających się o azyl na terytorium europejskim. W Chorwacji, Francji, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, a także w Libii i Turcji prawa człowieka są od pewnego czasu bezwzględnie zawieszone. Nadużycia i przemoc stały się dominującym elementem europejskiego sprawowania rządów w zakresie migracji. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi Unii Europejskiej na nieprzestrzeganie artykułu 4 oraz zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do podjęcia konkretnych działań mających zapewnić pełne przestrzeganie zapisów karty wobec migrantów przekraczających lub nawet próbujących przekroczyć granice. Projekt podkreśla znaczenie zwalczania i zapobiegania torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu wszystkich osób. Wśród postulatów znalazły się m.in. ustanowienie mechanizmów monitorowania naruszeń, wycofania się z umów międzynarodowych w sprawie kontroli przepływów migracyjnych z państwami, które naruszają prawa człowieka, czy konieczność ustanowienia minimalnych norm. Do 12 lipca organizatorzy mają czas na rozpoczęcie procesu zbierania głosów. Ostatnią inicjatywą obywatelską, którą chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić, jest zapewnienie godnego przyjmowania imigrantów w Europie. Inicjatywa została zarejestrowana zaledwie miesiąc temu, 22 lutego. Organizatorzy dostrzegają, że traktowanie imigrantów w Unii Europejskiej zbyt często nie respektuje zasad godności ludzkiej, która jest przecież podstawową wartością Unii Europejskiej. Przyczynę problemu dostrzeżono w utrzymującej się nieadekwatności przepisów europejskich i niestosowaniu zasady sprawiedliwości między państwami europejskimi. W ramach projektu inicjatywy zaproponowano wprowadzenie nowego mechanizmu rozmieszczania osób ubiegających się o azyl w Unii, związanie państw członkowskich z standardami w zakresie np. zdrowia, edukacji i pracy oraz wprowadzenie wiążącego mechanizmu solidarności. Wszyscy migranci mają prawo do godności ludzkiej i poszanowania praw podstawowych. Pomimo nieustannego dążenia Komisji Europejskiej do poprawy dysfunkcyjnego systemu azylowego i migracyjnego, wiele zmian legislacyjnych i politycznych nadal wymaga przyjęcia zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym, aby zapewnić godne traktowanie wszystkich migrantów. Organizatorzy mają 6 miesięcy na otwarcie zbiórki podpisów. Jeżeli w ciągu roku Europejska Inicjatywa Obywatelska otrzyma 1 000 000 deklaracji poparcia, Komisja będzie musiała zareagować. W mojej ocenie, nawet w przypadku uzyskania tego minimalnego poparcia, Komisja nie podejmie dalszych działań w tym zakresie. Prawdopodobnie zostanie to uzasadnione pracami nad nowym paktem o migracji i azylu, nad którym prace trwają już od kilku lat i są one kontynuacją prac i postulatów, które pojawiają się w Unii Europejskiej od 1999 roku. Europejska Inicjatywa Obywatelska wydaje się być potężnym narzędziem uczestnictwa obywateli europejskich w życiu politycznym Unii. Jednak wykazuje ona szereg wad. Minimalna liczba podpisów okazuje się trudna do osiągnięcia. Od czasu ustanowienia tego instrumentu w 2012 roku, czyli minęło już ponad 11 lat, tylko 6 z 98 inicjatyw zostało pomyślnie przedłożonych Komisji. Przyczynami niepowodzenia innych inicjatyw było niewystarczające poparcie, odrzucenie wniosku o rejestrację lub wycofanie. Biurokratyczne przeszkody okazują się zbyt trudne, złożoność formularza rejestracyjnego, bardzo sztywne warunki czy liczne źródła finansowania i wsparcia. Nowelizacja rozporządzenia, które obowiązuje do 2020 roku, miała na celu złagodzenie tych warunków i kryteriów i zaoferowała program wsparcia i poradnictwa prawnego. Pojawiają się również propozycje, aby Komisja Europejska radykalnie zmieniła swoje podejście do inicjatywy obywatelskiej. Komisja posiada uprawnienie do zablokowania każdego wniosku. Jednocześnie Parlamentowi i Radzie, uniemożliwiając tym samym jednocześnie Parlamentowi i Radzie podjęcie decyzji w sprawie proponowanego przez obywateli aktu prawnego. Dlatego w przypadku wniosków, pod którymi złożono wymaganą liczbę podpisów, Komisja powinna dobrowolnie powstrzymać się przed skorzystaniem z przysługującego jej prawa weta. Umożliwiłoby to zwiększenie wpływu inicjatywy obywatelskiej na ustawodawstwo Unii Europejskiej.
W tym miejscu chciałabym Państwa serdecznie zachęcić do obserwowania inicjatyw podejmowanych w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Wszystkie aktualne oraz zakończone inicjatywy są dostępne na dedykowanej stronie unijnej oraz na stronie Forum Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, w ramach którego prowadzone są także szkolenia, udzielana jest pomoc prawna i porady praktyczne w zakresie wystąpienia chociażby z wnioskiem o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Na koniec przypominam Państwu dane z pierwszego slajdu prezentacji. Biorąc pod uwagę prognozowany spadek populacji Polski i innych państw europejskich, przyjęcie imigrantów może okazać się nie tylko korzystne, ale w przyszłości również konieczne. Już obecnie kraje Unii Europejskiej korzystają ze znacznych zasobów spoza własnego terytorium, ale należy pamiętać, że warunkiem pełnego wykorzystania potencjału migracyjnego jest uregulowanie polityki migracyjnej, która umożliwi pełne włączenie migrantów do społeczeństwa kraju przyjmującego. I nie mam tutaj na myśli jedynie asymilacji kulturowej. Niezbędne jest podjęcie działań, które umożliwią i zagwarantują imigrantom równe prawa względem obywateli państw przyjmujących. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Szanowni Państwo, zakończyliśmy wystąpienia w ramach pierwszego panelu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczny Wymiar Kontroli Administracji Publicznej. Czy są jakieś pytania do naszych prelegentów? To nie jest Pana zdaniem przykład nadopiekuńczości organu. Chodzi mi o to, żeby to nie przerodziło się zamiast instrumentu kontroli obywateli nad organem, instrument kontroli organu nad obywatelem. Bo też może być taka sytuacja, że przecież wnioskodawcy wcale nie chodzi o ogólną informację X, tylko o skonkretyzowaną informację X od konkretnego organu. To pan, do pana Kacprasowia pierwsze bardzo. Może na początku niech pan Kac, niech pan Igor odpowie na pytania, a potem skierujemy do pana Kacpra. Do przedmiotu udostępnienia informacji publicznej i generalnie rzecz biorąc do podmiotu, do którego ten wniosek został przekazany. Ja się bardzo współpracuję, że intencją bardzo często wnioskodawcy jest uzyskanie informacji w zakresie konkretnego działania konkretnej instytucji i udostępnianie przedmiotu tego wniosku w zakresie, który został określony, nie może się odbyć w momencie, kiedy ten organ nie będzie posiadać informacji o przedmiocie udzielanej informacji, to w mojej ocenie przekazanie tej do innej właściwości powinno nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten podmiot, do którego został złożony wniosek, jakby chce odpowiedzieć na to, chce udzielić tej informacji, jednakże nie posiada pełnej wiedzy w zakresie tego wniosku i chce rzeczywiście pomóc obywatelowi w tym aspekcie, bo to niekoniecznie musi być obywatel, to może być na przykład dziennikarz, który chciałby dokonać jakiegoś dochodzenia w zakresie na przykład niewydatkowania, zgodnego wydatkowania funduszy państwa. I bardziej mi chodzi o ten taki mechanizm, żeby przedstawić taki mechanizm, żeby szybciej ten obywatel, dziennikarz, czy wnioskodawca uzyskał te informacje. To by było takie chciałbym zadać. Mogę pana? Tak, jak najbardziej. Tak, to jakie konsekwencje na przykład pilności protestów wyborczych, mówię afer medialnych, ale też oburzenia zwykłych obywateli głosujących, którzy poczują się skrępowani tym, że są nagrywani w sensie konsultacji w związku z rejestrowaniem przed przyszłych wyborami. To jest tylko moja indywidualna opinia oczywiście, ale wydaje mi się, że będę wyrazicielem zdania większości osób, które zamierzają wziąć udział w wyborach.
To jest oczywista sprawa, że możliwość nagrywania przed narzutami internetowi społecznym w procedurze wyborczej, również w tym momencie, kiedy oddajemy głosy, będzie negatywna cena. No tylko pytanie, czy ustawodawca w ogóle liczył się na wyborców, ewentualnych się twierdzi, że chyba mu to przedbliżnie przeszło. Ja tak jak mówiłem o tych transparentnych urnach wyborczych, prawda, o tym, że powszechnym zjawiskiem jest to, że wyborcy wcale nie idą do tej kabiny, prawda, i gdzieś tam sobie szybko na parapecie, czy też są nawet osoby, które szybko przy stole powodowej komisji wyborczej zaznaczają, sobie dorzucają. W tej sytuacji obserwator będzie mógł to być nawet nie mówię umyślnie, ale gdzieś przypadkiem nagrać. To później uciekło, zostanie przekazane do ministerstwa, no to i w oczywistej sprzeczności z zasadą tajności głosowania, a nie, że nie mamy 5-7 lat wyborów. Ja pamiętam, że to jest ciekawsze. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, często poruszane w piśmiennictwie na ten temat. Większość doktryny jednak stoi na stanowisku, że nie powinno być takiej możliwości, żeby strzec się tej tajności i udawanej wątpliwego ilości głosów. Nie ma takiej możliwości, żeby oficjalnie wszystkim lokalnym powiedzieć, na kogo zagłosowaliśmy. Chociaż ja tam spotykałem się z takimi sytuacjami, w których podchodziła do mnie pani, która wybrała przed chwilą kartę do głosowania i wskazując z tego kartę niepodległego kandydata, to był w wyborze prezydenckiej i ostatnio pokazywała, to co, na tego. Ja pierwszą odpytałem, ani śmiem odpowiedzieć na następne pytanie. I później oczywiście poproszamy się o wejście do tej kabinki. No więc tak jak mówię, w przypadku możliwości rejestrowania tego, no stoi w sprzeczności głosowania, a też moje stanowisko, że nie, wyborca nie ma prawa do wywołania się przed. Dziękuję bardzo za pytanie. Znaczy, korzystając z okazji, że już mam mikrofon, mogę zadać pytanie, może? Oczywiście. Szanowna pani. No to bardzo dziękuję. Ja tylko pytanie chciałbym skierować do pani Jankowskiej. Pani mówiła o referendum lokalnym. Ja tylko chciałem takie bardzo proste pytanie i ogólne zadać. Czy ma pani jakiś relepił na to, żeby obywateli bardziej zainteresować? I czy dobrym rozwiązaniem w pani opinii byłoby obniżenie tych progów? I ja od razu przy okazji pytania, żeby dalej oddać mikrofon, podzielę się z państwa taką ciekawostką z własnego podwórka. Mianowicie w Zgierzu, znaczy nie żebym był ze Zgierza, mieszkając w Łodzi, nie mógłbym tego oficjalnie przyznać, ale w Zgierzu była taka oto sytuacja, taka unikalna na stale polską, na stale ogólnopolską, w której obywatele, mieszkańcy Zgierza odwołali w ramach referendum lokalnego swojego burmistrza, po czym w zarządowych następnych wyborach tego samego burmistrza wybrali. Także ja tutaj nie przestrzegam, ale bardzo zasugeruję za przestrzeganie przy obniżeniu tych planów, ale jestem bardzo ciekawy pani. Ja się jestem zgodny, że obniżenie progów wyborczych już tutaj zasadniczo raczej nie pomoże. I wręcz przeciwnie, ono może wyprowadzić nawet do sytuacji, w której na przykład w gminie o tym, czy dana osoba będzie dalej wójtem, czy o tym, czy dana rada gminy będzie dalej wypełniała swoje funkcje, może decydować znaczna mniejszość, jeżeli zostałby obniżony jeszcze bardziej. Ja też uważam to rozwiązanie zmiany 30% progu na ten 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w wyborze tego organu, na dobre rozwiązanie, ponieważ wtedy osoby, które odwołują ten organ, ich liczba będzie raczej adekwatna do tego, ile osób zagłosowało i do tego, ile osób generalnie głosuje w danej jednostce samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o to, czy ja bym miała na wyjście medium, no to bardziej rozwiązania ustawodawcze czy legislacyjne już tutaj nic nie dadzą, moim zdaniem. I bardziej trzeba zmienić obywateli i to, jak oni. I to jak oni podchodzą do tych kwestii. Do tego, jak oni podchodzą do kwestii, kto nimi rządzi. Ponieważ, jak już wspomniałam, w Polsce nie mamy jakiegoś wybitnego poziomu kultury politycznej, nie mamy jakiegoś dużego zainteresowania wyborami, czy nawet kandydatami. Ja tutaj mówię się nawet, chyba że przynajmniej, że są z wykształcenia politologiem, mogę się odnieść do tego,
jak ludzie głosują w wyborach. I tak naprawdę większość wyborców podejmuje decyzję na górną, podejmuje w sposób emocjonalny. I to w tym nie ma jakichś głębszych przemyśleń. I tak samo, jeżeli ktoś podejmuje decyzję w sposób emocjonalny przy wyborze danej osoby, tak samo może ją podjąć w sposób emocjonalny przy jej odwołaniu. I jak pan wspominał, podobnie wykreślał kandydata, bo uzna, że tak w sumie może nie był zły, może nie rządzi dalej. Więc tutaj tak naprawdę wszystko zależy od obywateli, a nie jakie będą te regulacje prawne dotyczące tego. O, to ja jeszcze skorzystam z możliwości, jak już mogę zadać pytanie pani Karolinie. Czy miałaby pani jakiś pomysł w takim bądź razie, jak zachęcić naszych obywateli do uczestnictwa, nawet nie tylko w referendach, ale w wyborach? No bo wiadomo, mówi się o tym bardzo głośno, że każdy głos ma znaczenie i że dlaczego ludzie narzekają na to, że jest taka władza, jaka jest, ale nie chcą jakby uczestniczyć i sami zdecydować o tym, kto może tak naprawdę nas reprezentować? Czy ma pani jakiś pomysł? Pytanie o to, jak sprawić, żeby ludzie zainteresowali się polityką. To jest pytanie już zadawane od naprawdę lat. Jeszcze nikt na to nie znalazł jakiegoś sensownego rozwiązania. Mówi się, że powinno się ludzi edukować, że tak naprawdę mają oni wpływ na to, kto rządzi, ale w zasadzie, czy to działa? Raczej nie. Moim zdaniem to po prostu, czy można kogoś przekonać do tego, żeby wziął udział w wyborach. W jakimś stopniu tak, i do tego są narzędzia kampanijne, które się skutkuje podczas kampanii, żeby ludzi więcej zagłosowało, zwłaszcza z tego elektoratu niezdecydowanego, ale to tak naprawdę daje jakieś rozwiązanie. Ja szczerze się przyznam, że nie wpadłam jeszcze na jakieś rozwiązanie, które by sprawiło, żeby ludzie zaczęli bardziej uczestniczyć w wyborach. Ponieważ większość osób uważa, że tak naprawdę ich głos nic nie znaczy, nie da się ich do tego przekonać, żeby jednak zmienili zdanie. Dziękuję. Oczywiście, bardzo proszę. Chciałbym dodać, że to, co zaproponowałem, jest to ewentualne obniżenie progów. Ja się bardzo cieszę, że pani się ze mną zgodziła, bo to rzeczywiście celem samym sobie, ja to bym było fajnego, nie jest, żeby zawsze tą temat ma doszło do skutku, tylko żeby pokazać faktyczną wolę tego lokalnego dyskutowania. To jest chyba największe używane słowo, nawiasem mówiąc. Ale chciałbym to porównać do instytucji obywatelskiej i tego uchwałodawcy. To jest projekt tamtym narodami, dlatego że w tym momencie, obowiązującym stanie prawnym, w gminach do 50 tysięcy mieszkańców, tak akurat ten przykład daje, wystarczy, żeby złożyć taką inicjatywę 300 podpisów, prawda? No to jest ekstremalnie mało, a mimo wszystko i tak obywatele z tej możliwości prawem zagwarantowanych przecież nie korzystają. Więc w 80 tysięcy takie obniżenie progu też by nic nie dało, a na koniec, że jakoś tam władzy wyglądał, wziąć woli i szanowni pani wystąpienie, to tylko dodam, jak podzielę się z Państwem taką anegdotą, kiedy to kiedyś byłem właśnie obserwatorem społecznym w ramach referendum lokalnego i tym bardziej takim niż to myślę, że nie byłoby korzystnym, bo w takim wydarzeniu towarzyszą duże emocje, emocje społeczności lokalnej, emocje do tego stopnia duże, że ja wracając z tej obserwacji, a w zasadzie nie wracając, nie mogłem wrócić do tego miejsca zamieszkania, bowiem wyszedłszy już z lokalu wyborczego po dokonaniu obserwacji, zamknąłem sobie auto przed tymi wszystkimi wolnymi i okrętem zostawiłem w jednym z nich. Więc ja myślę, że naprawdę to są delikatne mechanizmy, które wolno je tak wysadzać na wolę. Tutaj jednak, przepraszam za kolokwializm, ale na swoim podmieści. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma? A, dobrze, pani doktor, oczywiście. Z drugiej strony, czy my z migracji możemy uzyskać jakieś korzyści jako państwa? Czy to też wpływa na jakiś pozytywny element? Czy państwo mogą? Mam nadzieję, że nie trudne pytanie, bo mi tam zawsze nadaje ładne, a nie okazuje się, że nie trudne. Panie doktorze, z prostego, żeby było wspomnienie.
Zastanawiałam się, 700 milionów osób to jest taka bardzo mała liczba, bo przyjmuje się, że może być nawet więcej osób byłoby w stanie przenieść się do innego kraju, gdyby tylko mieli taką możliwość. Czy ktoś pierwszy tam powstrzymuje przy pozostawaniu w swoim państwie? No chociażby starzejące się społeczeństwo w tym momencie. Przyjmuje się, że w Polsce jesteśmy blisko zera, jeżeli chodzi tutaj o salę migracyjnego, ale w kwestii 12 sąsiedzi w Niemczech, którzy rocznie potrzebują już około 500 000 imigrantów, żeby państwo w ogóle funkcjonowało w sposób tutaj regularny i żeby tutaj nie zanurzyć się tylko gospodarki. Chociażby takie statystyki jak w tym momencie, w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, pojawiają się statystyki, że tych obywateli Ukrainy w Polsce to jest około 2 milionów, z czego 30% deklaruje, że pozostanie po zakończeniu wojny, czyli będzie się dalej tutaj rozwijało, pracowało i zakładało rodziny w Polsce. To jest dla nas bardzo dobra informacja, tak naprawdę. Słyszałam 10 milionów. Niektóre wiadomości podawały. Przekroczyło granicę. Tak, było, nie. Powróciło. No właśnie, bo mamy tutaj, przedstawiam panią Darię Dzwonek, która ma najlepsze informacje, ponieważ jest z Ukrainy, więc tutaj mamy wiarygodne drugą, więc ja stwierdziłem, bo w ogóle nie pomogę. Tak, przyjmuje się właśnie, że około 10 minut przekroczyło granicę tą polską. Dwa teoretycznie pozostało w Polsce. No jeszcze dwa tygodnie przyniosła się do innych państw, czyli pewnie się wróciła jeszcze na Ukrainę. Ale na pewno ma na korzyść. Pani Daria, która jest u nas, reprezentuje Ukrainę. Mówimy teraz o Ukraińcy. Tak, bardzo, bardzo pilnuję. Mogę państwu, którzy nie znają, bo jest to nasza studentka, broni zawsze Ukrainy dzielnie. Ja mam możliwość poznania drugiego roku jej studiów, a już ma zakończone, z tego co wiadomo, licencja, to już jest drugi stopień rozpoczęte nauki. I cały czas stoi na stanowisku właśnie na obronę swojego kraju bardzo skutecznie. Zresztą mamy w tym doświadczenia, że nawet z zeszłego roku prezydenckiej konferencji, że słuchali nas online wszędzie, nawet w pracy przerywano pracę. Pan Dawid potwierdzi, bo jego pracy tak było, że przerwano i słuchano wystąpienia pani Dawid. Więc na pewno są korzyści. Na 100% do tego chciałam nawiązać, tak zaczęliście pani Lili, ale też właśnie tutaj, że korzyści są ogromne. Nie tylko tak samo mamy pracowników, prawda? Ale też wspomnę, że istnieje takie przekonanie, że emigrują do nas osoby z wykształcone. Tak. To jest mit. Współcześnie wiele osób do Polski przyjeżdża chociażby z Korei Południowej, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. To są osoby świetnie wykształcone, prowadzące w Polsce duże międzynarodowe przedsiębiorstwa. No jak najbardziej trzeba to wykorzystywać i to wpływa na podnieść gospodarkę. Mamy oczywiście z Ukrainy, który też u nas, jak wiemy, my z kolei uciekamy, jako przedstawiciele tej społeczności uciekają gdzieś za granicę do lepszych warunków. A okazuje się, że dzięki temu my zyskujemy też. Już oddajemy głos. W tym aspekcie chciałbym powiedzieć, że brakuje to zupełnie mało Polaków, to jest więcej migrantów, którzy przyjechali tutaj do nas pracować i cały czas słyszy się język hiszpański, włoski, angielski, no wszystkie języki tak naprawdę, więc tego tych osób, które przyjeżdżają do nas pracować, są wykształceni ludzie, na pewno w tych większych miastach jest dużo. A ja myślę, Tak. A mam jeszcze taką refleksję do tego, co Emilia mówiła w swoim wystąpieniu na temat karty praw podstawowych i ogólnie rzecz biorąc mam takie wrażenie, że ogólnie społeczeństwo, władza nie ma takiego jeszcze ugruntowanego przeświadczenia, czym ta karta praw podstawowych Unii Europejskiej tak naprawdę jest, co tam jest zapisane. I chciałem państwu powiedzieć, że właśnie teraz przygotowując się do rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, właśnie w województwie małopolskim, ogólnie to jest przepis rozporządzenia ogólnego Rady i Komisji, jest wprowadzony taki zapis, że muszą być monitorowane i zgłaszane wszystkie nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem karty i to na poziomie właśnie beneficjentów, czy na poziomie organów,
i gdzieś Komisja, mam wrażenie, organy Unii Europejskiej zaczynają rzeczywiście respektować i sprawdzać funkcjonowanie tej karty i zapisów w niej zawartych. Także gdzieś powoli to nasze społeczeństwo zaczyna jakby wykorzystywać te zapisy i wcielać je bezpośrednio w życie, więc tutaj stanowi trochę po stronie Komisji w tym sensie, że przy przypadku przynajmniej właśnie funduszy te zapisy zaczynają być coraz bardziej widoczne, respektowane i prowadzone w życie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Dobrze, proszę bardzo. Panie Magu, chciałabym tylko podpowiedź, ponieważ ta polityka migracyjna Unii Europejskiej jest jakby takim zarysem tego, co musi robić Unia. Jednak podejście i rozwiązywanie problemów, które jakby wynikają z tą implementacją, ciągle się jakby na państwo. I na przykład podejście można porównać na przykład podejście polityki Niemców i polityki Polski. I tutaj ja chciałabym na przykład pochwalić Polskę, ponieważ dobrze wywiązuje się z takiego problematu. Na przykład dla Ukraińców jest możliwość otworzyć biznes i to już nie będzie obciążenia dla budżetu państwa, ponieważ nie trzeba wypłacać żadnych zapomów w takim sensie. Każdy Ukraińczyk, który tutaj przyjeżdża, mając obywatelstwo ukraińskie, może podjąć działalność gospodarczą. I takich chętnych są bardzo wiele, ponieważ moje, jakby mentalitet mojego państwa jest takim bardzo takim przedsiębiorczość jest jakby u nas w krwi. I z tego skorzystać wtedy dobrze, ponieważ płacimy podatki tutaj i to już jakby napełniamy ten budżet polski, jakby dziękując za to, że tutaj przebywałam. O ile dobrze pamiętam, to pani jest osobą, która taką działalność założył. Tak, założył. Ale jest dużo ludzi, które kiedyś wynikła taka sytuacja. Teraz na przykład widzę wielu ludzi, które przejeżdżają z Karkowa, nie mając prawie nic, ale startują z biznesami, które się udają. Na przykład u nas wiele, jakby z mojego państwa, fryzjerzy, takich osób zajmujących usługami. I oni są dobrze sobie radzą, ale dzięki temu, że mają takie możliwości, ponieważ na przykład w takim państwie jak Niemcy nie ma takiej możliwości. Są wypomogi, są środki, które na pomoc, ale ty nie możesz podjąć pracy, dopóki nie będziesz opanował język niemiecki na poziomie B2 i ty musisz jakby pozostawić jakby w takim zapomogach od państwa, ty musisz jakby być takim uzależnionym. I taka polityka na mój zdaniem jest błędna, ponieważ do Niemiec przyjeżdżają ludzie i mogą tam pozostawać i nie mieć takiej inicjatywy, żeby tam zostać pracować. I dlatego Niemcy chociaż i kierują się na taką politykę, żeby zaopłacić, żeby do niej przyjeżdżali te migranci, jednak nie mogą skorzystać z ich potencjału, ponieważ polityka jest błędna. Dlatego tutaj na przykład można nawet stawiać Polskę jako taki wzorzec dla państw europejskich. Naprawdę jest ono prawie zło. A słysząc to z ust osoby pochodzącej z Ukrainy, to dla nas ogromny, proszę Państwa, wszystkich, jak tu siedzimy, komplement, że te nasze wysiłki nie idą na marne i są doceniane właśnie na terenie Ukrainy i przez prezydenta również Ukrainy, co cały czas doświadczamy w słowach, które są nam przekazywane publicznie, więc bardzo z tego powodu się cieszę. Panie doktorze, jak najbardziej. Migracyjny. Obserwowany jest w środowisku weterynaryjnym i to zarówno na poziomie uczelni i na poziomie korporacji zawodowej wzrost liczby lekarzy weterynarii, którzy z Ukrainy, z Białorusi przybywają do Polski i chcą tutaj zawód wykonywać. I naprawdę i na tym poziomie matrykulacji dyplomów i wcielenia do polskiej korporacji zawodowej no są pewne problemy obserwowane przez to, że nie ma aż tak ujednoliconego systemu kształcenia. To też jest pewien problem.
Tam każdą sprawę rzeczywiście trzeba rozpatrywać indywidualnie, trzeba analizować cały tok studium, bo przedmioty zupełnie się nie pokrywają, czy też metody kształcenia zupełnie się nie pokrywają z tym, co my mamy w standardach. Ja odkrywam, że może być też problem dostarczenia takiej dokumentacji. Nie, tak, z takim problemem się nie spotkałem. Nie. Natomiast problem, żeby to zweryfikować, czy konieczne uzupełniania cały przedmiotu, wtedy całych lat studiów, nawet jeśli chodzi o białowy, tam jest sytuacja dużo trudniejsza. Ale też do pani profesorowej takie uwagi. Mówiąc o współczesnych trendach migracyjnych, to chciałbym zwrócić uwagę, że one w zasadzie nie odbiegają od tego, co jest tam znane z czasów historycznych. Czy to będzie Bliski Wschód, co od X wieku przed naszą erą, czy wędrówki ludów, które doprowadziły do upadku zachodniego Rzymu. To doszukiwanie się tutaj jakichś nowych aspektów migracji jest nieco na wyrost i mam wrażenie, że ono wynika raczej z tego dystansu niepamięci tych stuleci, które nas dzielą od ostatnich dni ruchów migracyjnych w Europie, niż od tego, że rzeczywiście to są jakieś nowe problemy. I druga uwaga taka, że tłumaczenie Marianne Contorbia, które pani zaproponowała na slajdzie, jest dość nieścisłe, żeby nie powiedzieć, że bardzo nadinterpretujące. A problem jeszcze uwagi, to nie wskazywałam, że te migracje są w jakiś sposób nowe. Absolutnie, to w zasadzie od samego początku migracje są takie same. Aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o kierunek migracji, to znacząco się zmieniło, ponieważ przepływ byłaby raczej z południa na północ. W tym momencie to się w pewnym stopniu wyrównuje już i bardziej kierujemy się, tak jak już wspominałem, między państwami rozwijającymi się, a nie tak jak to było dotychczas między państwami do państw rozwijających się, tak? Z państw o trudniejszej sytuacji gospodarczej. Więc jakby tutaj te trendy rzeczywiście w pewnym stopniu się zmieniają, aczkolwiek jeżeli chodzi o same czynniki wypychające czy też przyciągające, to one są pozostają w zasadzie takie same, czy to na czy do przyszłości, czy współczesny. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za taką żywą dyskusję na zakończenie naszego panelu. I aktualnie zapraszam Państwa na przerwę obiadową, którą planujemy, że potrwa do godziny 14:00.